Spuścizna Josepha Kervena, inspirowane opowiadaniem Howarda Phillipsa Lovecrafta, przypadek Charlesa Dextera Warda. Krótkie streszczenie wyżej wspomnianego utworu dla zrozumienia całości historii. Opowiadanie działo się w latach 20. poprzedniego wieku i opowiadało historię Charlesa Warda, młodego chłopaka z antykwarialną pasją, dzięki której odkrył wśród swoich przodków tajemniczą i mroczną postać, Josepha Kervena. Ten miał całe życie zajmować się mroczną nauką, budzącą zgrozę wśród mieszkańców, przez co w XVII wieku musiał uciekać z Salem, aby nie zginąć od oskarżeń o czary. Wjechał wtedy do Providence i osiedlił się w Pawtuxet, skąd do mieszkańców dochodziły budzące przerażenie odgłosy i błyskało światło. Tajemniczy alchemik budził zgrozę przez swoją alienację i zachowania, potęgowane plotkami, które rozchodziły się między mieszkańcami, ale najwięcej strachu wzbudzał z czasem jego wygląd, ponieważ mimo upływu lat, Joseph nie postarzał się ani odrobinę. Zresztą tak samo jak jego dwóch równie upiornych wspólników, Edward Hutchinson i Simon Orne, który, jak wynikało z opublikowanych w opowieści listów, powrócił po 30 latach podając się za własnego syna Jedediah, aby uniknąć kłopotliwych pytań o brak zmian w wyglądzie. Wkrótce cała trójka została posądzona o nekromancję i kontakty z szatanem lub innymi bluźnierczymi pogańskimi bogami, o czym świadczyć miały faktyczne wskrzeszenia. W końcu ludzie w mieście zaatakowali posiadłość Kervena. Zginęło 8 napastników, lecz udało się zabić również samego Josepha. Charlesowi Wardowi udało się dowiedzieć tego wszystkiego i odnaleźć dokumentację przodka. Z początku wydawało się, że przypłacił to szaleństwem, przez które ojciec i doktor umieścili go w szpitalu Waite, lecz Willett miał dowiedzieć się później, że prawda była dużo gorsza. Charles nawiązał kontakt z nieczystą siłą, z której pomocą wskrzesił w tajemnicy swojego mrocznego przodka, który z kolei go oszukał i zabił, a ponieważ byli do siebie upiornie wręcz podobni, o czym wiedzieli wszyscy już od dawna za sprawą znalezionego portretu przodka, Joseph Kerwan zaczął podawać się za swoją ofiarę. Jednak ponieważ żył w połowie XVIII wieku, jego styl bycia różnił się od tych z dwudziestolecia międzywojennego. To w połączeniu z fascynacją nekromancją i plotkami o wampiryzm spowodowało umieszczenie mężczyzny w zakładzie psychiatrycznym. W międzyczasie dr Willett zbadał starą pracownię i odkrył w niej zamurowaną studnię. W niej z kolei uwięzione od wieków nieopisywalne potwory wydawać się mogło nie z tego świata. Zostały tam zamknięte jeszcze za pierwszego życia Kervena. Lekarz Charlesa odważył się w końcu wejść do komnaty w posiadłości Wardów, skąd za czasów pracy potomka rodziny dochodziły iście piekielne odgłosy, od których słyszenia zdarzało się pani Ward zemdleć. Wtedy to Marinus odkrył resztki szczątków prawdziwego Charlesa, które jeszcze nie zdążyły rozpaść się na proch. Nie mówiąc prawdy rodzinie ofiary, pojechał do szpitala psychiatrycznego i starł się z sadystycznym nekromantą. Nim Kerwan zdążył przyzwać jakieś bluźniercze istoty z innego świata, psycholog wypowiedział zaklęcie znalezione w notatkach młodego Werta, a od którego zawsze przechodziły go potworne dreszcze. Oktrotajf, geblefch, joksotot, ngach, ngaischro. Po tych słowach Joseph Kerwan momentalnie padł martwy i w ciągu sekundy jego ciało uległo pełnemu rozkładowi, obracając się w proch, którym szaleniec już od dawna powinien być. Zgodnie z planem doktora Willetta, wszyscy uznali, że Charles Ward uciekł ze szpitala i słuch po nim zaginął. Po kilku godzinach nieprzytomności, Paul Edward wreszcie się ocknął z cichym jęknięciem, spowodowanym silnym bólem w okolicach potylicy, od którego nieustannie dzwoniło mu w uszach. Odruchowo, zanim jeszcze odzyskał pełnię świadomości, chciał się pomasować dłonią po tyle głowy, lecz wtedy poczuł, że coś przytrzymuje mu obie ręce. Dopiero po chwili dotarły do niego pozostałe bodźce i wreszcie poczuł zimne, ciężkie metalowe uściski zatrzaśnięte na swoich nadgarstkach. W
pomieszczeniu, w którym się znajdował, było tak ciemno, że nie widział nawet czubka swojego nosa, co tylko potęgowało jego strach. Zaczął w panice szarpać rękami, napinając mięśnie do granic swoich możliwości, ale jedyne co to dało, to dźwięk nieugiętych łańcuchów, które go przetrzymywały. Był obolały i odwodniony. Dlatego szybko opadł z sił i zrezygnowany odpuścił, starając się złapać trochę powietrza. Nie był to zbyt dobry pomysł, gdyż w powietrzu unosił się ostry smród jakby z gnilizny i siarki, potęgowany przez wysoką wilgotność zimnego pomieszczenia. Paul szybko zaczął się od tego krztusić, minęło dobrych kilka minut, nim w końcu się opanował i przyzwyczaił do odrażającego zapachu. Kiedy ostatecznie udało mu się zapanować nad swoim ciałem, zaczął rozmyślać nad tym, jak znalazł się w tak beznadziejnej sytuacji. Wszystko zaczęło się parę miesięcy wcześniej, zaraz po tym, gdy oświadczył się swojej ukochanej Caroline, która oczywiście zgodziła się. Wtedy to szczęśliwy Paul zaczął sporządzać listę gości. Byli zamożni, więc wielkie, wręcz przesadzone wesele nie stanowiło dla nich problemu. Dlatego też narzeczony postanowił poszukać jak najdalszych krewnych, których mógłby zaprosić, choć dobrze wiedział, że to tylko pretekst, aby poszperać w swoim drzewie genealogicznym, samej fascynacji nim. Już praktycznie od dziecka szukał jakiegoś ciekawego przodka, którym mógłby się chwalić. Wtedy jednak nie znalazł nikogo szczególnego. Teraz natomiast było inaczej. Na dnie jednej z najstarszych skrzynek Paul znalazł dokumenty o kilku przodkach jeszcze sprzed II wojny światowej. Informacje były bardzo szczątkowe, jakby ktoś starał się, aby nie wzbudziły czyjejś ciekawości. Jednak jedno nazwisko tknęło poszukiwacza. Skąd się kojarzą, lecz wtedy jeszcze nie pamiętał skąd. Zabrał ze sobą dwie stare kartki z nazwiskiem. Marinus Bicknell Willett. Zrobił sobie parę dni przerwy, gdyż miał za dużo obowiązków związanych z pracą i przygotowaniem wesela, a kwestia przodka nie wydawała się niezwykła. Wreszcie znalazł jednak trochę czasu, więc wpisał nazwisko mężczyzny w wyszukiwarkę, mając nadzieję, że zgodnie z jego przeczuciem przodek był na tyle znany, iż internet mu pomoże. To, co wyskoczyło na ekranie jego monitora, przekroczyło jednak jego najśmielsze oczekiwania i wprowadziło w dezorientację. Wszystkie hasła w wyszukiwarce prowadziły do jednej prawdziwej i faktycznie znanej osoby, lecz nie był nią żaden Willett, a Howard Phillips Lovecraft. Natomiast przy wszystkich odnośnikach pojawiał się ciągle ten sam tytuł jednego z jego opowiadań, a mianowicie Przypadek Charlesa Dextera Warda. Paul prawie podskoczył. Widząc to, teraz już wiedział, skąd kojarzył tajemnicze nazwisko. Opowiadanie, z którego pochodził dr Willett, było jedną z jego ulubionych historii Grossa. Wtedy jeszcze Paul zdawał sobie sprawę, że mogła to być tylko zbieżność nazwisk, lecz z zaintrygowaniem zanurzył się w historii przodka. Początkowo znalazł niewiele informacji, a te, które dostał, większość ludzi tylko zniechęciłyby do dalszych poszukiwań. Jednak Edwooda ta tajemniczość tylko nakręcała. W końcu nastąpił przełom, który do reszty rozbudził wyobraźnię poszukiwacza. Ten, nie bacząc na to, iż ma niedługo się ożenić, wyjechał z Londynu do Walii. Tam osiadł jego przodek mniej więcej w czasie zakończenia opowieści, gdzie niestety niedługo później doktor popełnił samobójstwo. Dzień dobry. Przywitał się uprzejmie Paul, widząc starszą, trzęsącą się schorowaną kobietę, która otworzyła mu stare, skrzypiące drzwi do niewielkiego, zapadłego domostwa, stojącego na odluciu. Dzień dobry. Odparła słabym, skrzyczącym głosikiem, uśmiechając się nieznacznie, jakby wymuszając to na samej sobie. Pan Edward, jak mniemam. Zgadła. Zgadza się. Przyznał, nie tracąc wigoru. Więc to tutaj mieszkał mój przodek? Zagaił zadowolony rozmową. Na to wychodzi. Odparła niepewnie staruszka, cały czas bacznie obserwując młodego mężczyznę. Ale za dużo po nim nie zostało. Myśmy chyba cały dom remontowali kilka razy poza tym strychem.
Urwała, a jej białe, wypłowiałe włosy momentalnie się zjeżyły. Czyli nic innego tu się nie zachowało? Zapytał rozczarowany Edmund. Nie no, matka kiedyś pomiędzy dechami znalazła ukryte listy. Za dużo z nich nie zostało, ale przechowała je. Stwierdziła, podchodząc powolnym krokiem do zamkniętej na klucz szafki i wyciągnęła z niej niewielkie, stare, drewniane pudło, które wręczyła gościowi. Ten z zaciekawieniem zaczął przeglądać zawartość. W środku znajdowało się parę starych listów, w tym jeden szczególny, którego nadawca podpisał się akronimem HPL. Howard Phillips Lovecraft. Pomyślał od razu Paul, bez zastanowienia zabierając się do czytania. Drogi MBW, dziękuję ci, że opowiedziałeś mi całą tę nieprawdopodobną historię. Postanowiłem ją spisać, ale bez obaw. Dla dobra wszystkich jej nie opublikuję, a zostawię przy sobie do śmierci. Zanim ktoś ją odkryje i upowszechni, pamięć o rodzinie Wardów zaniknie, a z nią jakiekolwiek podejrzenie, że mogła dziać się naprawdę. Dalsza część była nieczytelna z powodu zniszczenia wiekowego papieru, więc Edward zaprzestał czytania i najspokojniej jak tylko umiał, schował list do kieszeni. List od pisarza bardzo nim wstrząsnął i minęła dłuższa chwila, nim przetrawił, co to mogło oznaczać. W zasadzie możliwości były trzy. Albo wariactwo przyjaciela, którego Willett znał od dziecka, tak nim wstrząsnęło, że sam oszalał i aby ten nic sobie nie zrobił, Lovecraft udawał, iż wierzy przodkowi Paula. Albo sam pisarz też był szalony i wierzył w to wszystko, o czym pisał. Oczywiście zostawała jeszcze opcja trzecia, ale Edwardowi jako racjonalnemu sceptykowi i ateiście nie wypadało o niej nawet myśleć. Mogę zobaczyć ten strych? Poprosił drżącym, niepewnym głosem, chcąc odgonić od siebie myśli o szaleństwie przodka. Staruszka tylko skinęła głową i pokuśtykała na piętro, aby wskazać właściwe drzwi, choć i bez niej gość zapewne domyśliłby się, o które chodzi. Wejście do owego pomieszczenia było zamknięte na trzy solidne zamki. Kobieta zbliżając się do niego i powoli drżącą ręką otwierając po kolei każde zabezpieczenie, robiła się biała jak ściana. Gdy tylko trzeci zamek odpuścił, od razu ruszyła w drugą stronę, najszybszym krokiem, na jaki mogła sobie pozwolić, rzucając tylko na odchodne, aby Paul zawołał ją, kiedy skończy. Ten trochę zdziwił się tak gwałtowną i histeryczną reakcją, lecz zignorował ją, podejrzewając, że kobieta ma w związku z upiornym strychem jakąś starą traumę. On sam poczuł, jak przechodzi go okropny dreszcz, kiedy tylko patrzył w ciemność u góry schodów. Jednak wypuścił tylko głośno powietrze i zdeterminowany ruszył na górę, czując okropny zaduch i śmierdzący zapach, którego jednak nie potrafił do niczego przerównać. Jak tylko stanął na strychu i przy pomocy latarki w telefonie rozejrzał się dookoła, widok odebrał mu mowę. Stał wbity w ziemię, a po chwili aż musiał złapać się jednej z belek podtrzymujących strop, aby nie upaść od zawrotu w głowę. Pomimo blisko 90 lat od okropnego wydarzenia, jakim niewątpliwie było powieszenie się doktora Willetta na tym stropie, który nawet zachował wygięcie i lekkie pęknięcie w tamtym miejscu, to ściany wciąż budziły nieopisywalną grozę. W tamtym momencie Paul upewnił się, iż jego przodek do reszty stracił rozum, gdyż na ścianach pozostały tego dowody w postaci słów spisanych krwią, prawdopodobnie właśnie jego samego. Cokolwiek chciał zostawić po sobie psycholog, nazwanie tego chaotycznym i szalonym byłoby eufemizmem. Słowa zapisano w bezładzie po całej powierzchni, gdzie tylko sięgały ręce autora. Do tego pomieszał on nie tylko języki, lecz także pisma, korzystając poza normalnym alfabetem jeszcze ze starożytnych, pogańskich znaków germańskich i celtyckich. Przez co w większości Paul zupełnie nie zrozumiał, a z tego co udało mu się w ciemności rozczytać, wyciągnął słowa takie jak: on zawsze jest, nadchodzi coś strasznego. I przede wszystkim słowo, które samo w sobie wzbudzało trwogę tak wielką, że praktycznie nie dało się tego przeczytać na głos. Yog-Sothoth. Edwarda od razu przeszły ciarki po całym ciele.
Dotknął ściany w miejscu tegoż zapisu i spróbował zdrapać go z drewna przy użyciu paznokcia, ale to nic nie dawało. Ani farba, ani krew nie zamierzały ustępować. Nigdy nie udało nam się tego pozbyć. Usłyszał nagle charczący głos staruszki za swoimi plecami i tak się przestraszył, że podskoczył, krzycząc przy tym i upuścił telefon, który z hukiem uderzył o trzeszczące deski. Szybko go podniósł i zaświecił w kierunku słyszanego głosu. Za jego plecami stała w bezruchu właścicielka domu, blada jak nieboszczek. Jej pozbawione życia oczy, którymi tę powpatrywała się przed siebie, przyprawiały mężczyznę o potworne ciarki. Co pani tu robi? Wydusił z siebie niepewnie, lecz kobieta nawet nie drgnęła. Dopiero po chwili przybysz zorientował się, że wzrok właścicielki nie jest skierowany na niego, a na napis z krwi, który znajdował się za nim. Próbowaliśmy zdrapać farbę i zmyć te chore ślady. Mówiła strasznie dziwnym, głębokim tonem, pozbawionym emocji. Do tego Polowi wydawało się, że wcale nie kierowała słów do niego, a rozmawiała sama ze sobą albo kimś w jej głowie. Kiedy się nie udało, spróbowaliśmy odmalować cały strych, ale nowa farba natychmiast odpadała. Kontynuowała, wciąż się nie ruszając. Wszystko dobrze? Edwardowi udało się wydobyć z siebie żałośnie cienki, przerażony i niepewny głosik, jednocześnie z błaganiem spoglądając w stronę schonów prowadzących na dół. Staruszka wreszcie oprzytomniała. Jej oczy zrobiły się żywe, a skóra mniej blada. Na twarzy dało się wreszcie dostrzec emocje, tylko że to nie uspokoiło Pola, bo był w nim paniczny strach. Pana przodek, on malował go, oznajmiła drżącym tonem. Przy ostatnim słowie tak ściszając głos i przybierając taką minę, jakby samo wspomnienie tego kogoś wywoływało u niej śmiertelne przerażenie. Kogo malował? Dopytywał zaciekawiony Edward, nie przyjmując się roztrzęsieniem staruszki. Z początku wyglądało jak jakieś bazgroły nie przypominające niczego. Znów zaczęła mówić od rzeczy bardziej do siebie. Ale bił od nich taki niepokój i śmierdziały jakby śmiercią. Zaczęła zgrzytać zębami. Ale co to było? Żądza odpowiedzi nie opuszczała Pola, także bardzo się niecierpliwił i irytował. Spaliliśmy to, odpowiedziała cicho, ignorując gościa. Wrzuciliśmy do wielkiego ogniska, tej samej nocy spłonął nasz kościół. Nie zostało z niego nic, nawet kamienie, jakby on sam był z płótna. Wzrok kobiety znów robił się błędny i wpatrzony w napis Joksotot. Pol jęknął cicho, zawiedziony, że nie zobaczy obrazów Willeta. Zaraz potem zaczął się nam pokazywać on. Znowu to samo ściszenie przy wspomnieniu tajemniczej osoby. Sama zaczęłam go malować, tak samo jak cała rodzina, przez sen. Nie da się przestać, kiedyś próbowałam, więc mnie ukarał. Wymownie podniosła rękę, odwijając z niej bandaż i pokazując cztery wyłamane palce, każdy w inną stronę. Cholera. Zaklął przerażony, nie potrafiąc wydusić z siebie zbytnio nic więcej, a po chwili zebrał w sobie resztkę odwagi i delikatnie zaczął potrząsać staruszką za ramiona. Proszę się ocknąć, proszę się ocknąć, powtarzał załamany do skutku. W końcu kobieta faktycznie oprzytomniała i zdezorientowana popatrzyła na swojego gościa. Chwilę do niej docierało, gdzie jest. Chodźmy stąd, zaproponował zdenerwowany Paul, a zakłopotana kobieta tylko skinęła głową. Gdy zeszli na dół, Edward zrobił im obu herbatę, aby trochę uspokoić nerwy zarówno właścicielki domu, jak i swoje. Tam na górze zaczął niepewnie, kiedy już kończył swój gorący napój. Mówiła pani o jakichś rysunkach. Zasugerował delikatnie. Kobieta znów pobladła, lecz tym razem nie wyglądało na to, że postradała rozum, a była zwyczajnie przerażona. Przez moment wpatrywała się w Pola z błaganiem w oczach, ale zdawała sobie sprawę, iż ten nie odpuści, więc tylko westchnęła zrezygnowana i zniknęła na chwilę w innym pokoju, wracając z pojedynczą kartką, którą niepewnie wręczyła Polowi. Ten popatrzył zdziwiony i od razu poczuł kłucie w sercu.
Do tego nieprzyjemne uczucie jakby abstrakcyjnego, niewytłumaczalnego strachu. Zwłaszcza, że z rysunku za wiele nie rozumiał. Ten przedstawiał tylko jakąś masę kul, zbitych jakby w jedno, gdzieniegdzie dało się dostrzec niewyraźne, demoniczne oczy. Edward szybko schował kartkę, nie mogąc patrzeć na samą ilustrację, po czym pożegnał się i speszony wybiegł na dwór. Roztrzęsiony Paul wrócił do domu, ale nic nie było takie jak wcześniej. Chodził znerwicowany i wiecznie przestraszony. Do tego nie opowiedział nikomu o swojej wycieczce, nawet narzeczonej. Podróż do Walii tylko podniosła jego chęć poznania, co tak naprawdę stało się z Charlesem Wardem, co niestety nie było proste, gdyż wspomnienia o tej rodzinie całkowicie zaginęły. Z całą pewnością Anglik mógł stwierdzić jedynie, że nie żyli oni w Providence, a Lovecraft użył tej miejscowości dla zmylenia śmiałków, a raczej głupców, którzy chcieliby zakłócić spokój rodziny. Edwarda jednak to nie zniechęciło. W swej obsesji przypominał wręcz samego Warda Juniora, który tak samo starał się poznać swego przodka i tak samo jak on, powoli zatapiał się w alienacji i szaleństwie, widocznym za każdym razem, gdy tylko mężczyzna zobaczył cokolwiek niekształtnego. Od razu widząc w tym demoniczny rysunek staruszki i popadając każdorazowo w histerię, co doprowadziło go do zerwania zaręczyn przez Caroline. Jednak nie przejął się tym, bo w tym samym czasie odkrył coś, co zafascynowało go o wiele bardziej niż własna narzeczona. Odkrył człowieka, który był kluczem do poznania prawdy. W północnej Szkocji znajdował się ponad 200-letni grób Ezri Widena, człowieka, który własną zazdrością prawdopodobnie uratował świat, doprowadzając do pierwszej śmierci Josepha Kerwena. Paul niewiele myśląc wyjechał na północ i udało mu się załatwić ekshumację zwłok, których jak się okazało w środku nie było. Jednak Edward nie załamał się, ponieważ znalazł coś dużo cenniejszego. Coś, co stało się odpowiedzią na jego pytania. Oto w starym, zniszczonym grobie znaleziono obraz, który jak domyślił się Paul, był tym słynnym portretem Josepha Kerwena, który według opowiadania uległ zniszczeniu. Jednak opowieść nie miała znaczenia, skoro ponury obraz z tym hipnotyzującym upiornym spojrzeniem był w idealnym stanie. Na tle młodo wyglądającego mężczyzny dało się dostrzec pewien stary, niewielki zamek, który jeden z tamtejszych mieszkańców rozpoznał i wskazał do niego drogę. Ostatnie co Paul pamiętał, to dotarcie do podupadłego, opuszczonego zamku na odludziu i wejście do środka, a potem miał już pustkę. Wtedy z zamyślenia wyrwał go donośny szczęk zamka od drzwi, które z kolei rozwarły się z głośnym, przeszywającym skrzypnięciem, wpuszczając do środka sporo światła z zewnątrz. W wejściu stanął mikry, chudy mężczyzna o bladej i zniszczonej, choć młodej twarzy i postrzępionych włosach. Jego szyja była sina, jakby ktoś go jakiś czas wcześniej mocno dusił, a w kąciku ust dało się dostrzec niewielką kroplę krwi. Mężczyzna wszedł spokojnie do środka z lampą naftową w ręce. Był cichy i wykazywał się obojętnością na skutego w kącie pola. Jego wzrok nie wydawał się ani szalony, ani nieobecny, a raczej niewzruszony i bardzo dumny. Zrobił jeszcze kilka powolnych kroków, stając naprawdę blisko Edwarda, który wtedy mógł mu się dokładnie przyjrzeć i od razu rozpoznał twarz upiornego przybysza, która wyglądała identycznie jak ta ze znalezionego obrazka. Joseph Kerwen wyjąkał szeptem oszołomiony, nie wierząc samemu sobie w to, co mówił. Mężczyzna tylko zarechotał ochryple, odstawiając lampę na ziemię. Nie tym razem. Wycedził bez emocji, mówiąc powoli, napawając się strachem Paula, aż w końcu ukłonił się i powiedział: Charles Dexter Ward. Przedstawił się doniośle i uroczyście. Co? Jak to? Tylko tyle potrafił wyjąkać więzień. Przecież ty nie żyjesz. Wydusił z siebie przerażony. Nie żyłem. Poprawił go tak głębokim i mrocznym głosem, że włosy na całym ciele Edwarda zjeżyły się.
ale potem twój przodek wykorzystał coś, czego nie powinien był robić, aby zabić Kerwena i to pomimo wielu ostrzeżeń, żeby nie przywoływać istot zbyt potężnych dla zwykłych śmiertelników. Zacisnął zębę, sam wydając się przerażony istotą, o której mówię. Masz na myśli Jok? Nie waż się wypowiadać tego imienia. Wrzasnął wściekły Ward, skacząc do gardła swojego więźnia i wbijając paznokcie w skórę, po czym, kiedy już upewnił się, że ten będzie posłuszny, nachylił się i wyszeptał mu do ucha. Nigdy. Kiedy Paul pokiwał głową na potwierdzenie, Charles odpuścił uścisk i odsunął się powoli. Jest na tym świecie wiele rzeczy, których jeszcze nie pojąłeś. Jedną z nich jest to, co stało się po zakończeniu opowiadania tego cholernego pisarzyna. Oznajmił z odrazą w głosie. Twój przodek paplał mu wszystko, nawet ostatni list, jaki chciał wysłać, był do niego. Ward wyciągnął z kieszeni złożoną kartkę papieru i rzucił ją na stół. Co to jest? Zapytał drżącym głosem Edward, wpatrując się z pożądaniem na stary papier. Prawdopodobnie ostatnie słowa Willetta. Odparł nieprzejęty. Nastała chwila kompletnej ciszy. Bezsilny Paul zwiesił głowę, starając się ogarnąć to, o czym właśnie się dowiedział. Nie rozumiem. Zaczął w końcu. Jakim cudem ty w ogóle żyjesz? To dość proste. Stwierdził zadowolony Charles, siadając wygodnie na krześle przy stole. Doktor Willett wezwał na pomoc jego. Myśląc, że ten samodzielnie zabił Kerwena, ale nic z tych rzeczy. On przemówił do mnie w przeszłości, powstrzymał mnie przed wskrzeszeniem przodka, dzięki czemu ten rozpadł się, jakby przez cały czas był martwy, a ja zachowałem życie i tylko ślad po duszeniu został mi jako piętno. Piętno kogoś, kto już raz umarł. Wytłumaczył spokojnie. Jednak twój niewydarzony przodek wypuścił też na świat istoty, o których ludzie nigdy nie powinni się dowiedzieć. A on rozkazał mi je wszystkie odnaleźć i zabić każdego śmiertelnika, który miał z nimi styczność, ale w sumie dla nich to łaska. Powiedział zadowolony Charles, uśmiechając się szeroko i wtedy Paul zobaczył krew na jego zębach, aż się wzdrygnął. Ward widząc to, znowu zarechotał upiornie. Spokojnie, jeszcze nie wiem, co z tobą zrobię. W końcu lubiłem doktora Willetta, mimo iż z czasem stał się strasznie upierdliwy. Uśmiechnął się najuprzejmiej, jak tylko potrafił. W gruncie rzeczy zaskoczyłeś mnie, dlatego musiałem cię ogłuszyć i zaciągnąć tutaj. Wymownie rozejrzał się po ponurym pomieszczeniu. Muszę cię teraz zostawić. Ktoś w Irlandii przeżył spotkanie z istotą z jego wymiaru. Wrócę za parę godzin, kiedy tylko załatwię wszystkie sprawy. Oznajmił spokojnie, po czym ukłonił się jak staromodny dżentelmen i wyszedł. Charles Ward wrócił do opuszczonej twierdzy po kilkunastu godzinach, całą powrotną drogę walcząc z plamami krwi, które ubrudziły jego koszulę. Od razu skierował się do pokoju, w którym zostawił Edwarda, jednak kiedy tylko otworzył stare, ciężkie drzwi, zamarł zaskoczony, gdyż pokój okazał się pusty, a z kajdan jedynie ściekała krew. Do tego ze stołu zniknął list doktora Willetta. Wściekły Ward wydał z siebie przeraźliwy wrzask i wybiegł w pośpiechu. Kiedy Polowi udało się uciec z twierdzy upiornego nekromanty, nie wrócił do domu. Byłby tam zbyt łatwym celem dla Charlesa. Poza tym przez jego obsesję odsunęła się od niego cała rodzina, więc nic go tam nie trzymało. Dlatego wyjechał za granicę i zmienił nazwisko. Zatrzymał się w niewielkim miasteczku w południowej Rosji, mając ze sobą tylko ten jeden list od doktora Willetta. Zabierał się kilka dni do odczytania go. Bojąc się, co jeszcze odkryje, lecz wreszcie znalazł w sobie odwagę i pewnego wieczoru, w zaciszu swojego mieszkania, zaczął czytać starą wiadomość w pełnym skupieniu. Drogi Howardzie, jestem świadomy, że od wiadomego dnia tracę zmysły. On ciągle przy mnie jest, nie daje mi odpocząć. Podświadomie wykonuję dla niego to samo, co wcześniej Kerwin i Charles, chociaż nawet nie wiem, co to takiego. Przytomnieje dopiero na strychu, kiedy obok mnie leżą zakrwawione ludzkie zwłoki z poszarpaną szyją, jakby od ugryzienia.
Boję się, że tak samo jak Kerwin cierpie na wampiryzm, to pewnie też jego sprawka. W każdym razie zapewniam cię, że to, o czym ci tutaj teraz napiszę, to prawda i musisz mi uwierzyć. Ostatnio jak pojechałem do miasta, zobaczyłem kogoś. Przeraziłem się, myśląc, że to duch. Wyglądał identycznie jak Joseph Kerwin, kiedy ostatni raz widziałem go żywego. Ze strachu straciłem przytomność, a gdy się ocknąłem, jego już nie było. Myślałem, że mam zwidy albo że to kolejne przekleństwo od niego, ale potem widziałem go znowu. Praktycznie codziennie przechodził w pobliże mojego domu. Bałem się jakkolwiek zareagować aż do tej pory, bo właśnie zrozumiałem, że się myliłem i to nie Joseph Kerwin, a Charles Ward, mój stary przyjaciel. Poznałem go po jego charakterystycznym pukaniu. Żywiołowe 3 stuknięcia, a potem stopniowo coraz ciszej 3 kolejne. Na końcu jedno takie donośne, które obudziłoby umarłego. Jest tu i już nie odejdzie. Mogę zrobić tylko jedno, nim wyważę drzwi. Ukryję list na strychu. Policja będzie musiała go przeszukać po tym, co zrobię. Pewnie uznają mnie za niespełna rozumu. Lecz mam nadzieję, że przekażą ci ten list mimo wszystko. Żegnaj, drogi Lovecraftcie. Paul był tak zaaferowany listem, iż nawet nie usłyszał, kiedy ktoś głośno zaczął wchodzić po klatce schodowej. Z zamyślenia wyrwało go dopiero charakterystyczne pukanie. Puk, 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 puk. Paulowi od razu przyspieszyło serce i poczuł, jak po całym ciele przechodziły go ciarki. Powoli podniósł się z krzesła i zbliżył do drzwi frontowych, które przestały wydawać z siebie mroczne dźwięki. I wtedy... nastąpiło jedno silne uderzenie, przez które Edward podskoczył przerażony i zamarł. Już dobrze wiedział, kto stał z drugiej strony drzwi. Pobiegł do kuchni po największy nóż, jaki tylko miał, i wrócił z nim pod wejście. Starał się oddychać najciszej, jak tylko potrafił, ale i tak okropnie dyszał z przerażenia, czekając na jakąkolwiek reakcję z drugiej strony drzwi. Jednak ta nie nadchodziła, a martwa cisza, jaka zapanowała po ostatnim stuknięciu, dobijała go. Mężczyzna postanowił zebrać się w sobie i zajrzeć przez wizjer. Ku jego zdziwieniu, po drugiej stronie nikogo nie zauważył i wtedy poczuł zimny oddech na karku. Nim zdążył zareagować, napastnik mocno złapał go za ramię, wytrącając mu nóż z ręki, po czym cisnął polem na drzwi tak, że ten uderzył w nie głową z mocnym impetem, po czym zatoczył się na ziemię ogłuszony. Wtedy zobaczył stojącego nad sobą Charlesa Warda. Tym razem nie miał on spokojnego i dostojnego spojrzenia. Teraz było ono raczej pełne wściekłości, gniewu. Ale dało się dostrzec także grymas bólu i dopiero wtedy zauważył, że napastnik ukradkiem trzyma się za prawy bok. Popatrzyli na siebie. Paul z przerażeniem, a Charles z najczystszą nienawiścią. Przejdźmy się gdzieś. Wycedził ponurym, ochrypłym głosem Ward, po czym błyskawicznie rzucił się na nóż. Edward chciał jakoś zareagować, lecz kiedy tylko mrugnął, nagle znajdował się na wysokiej wieży jakiegoś kościoła w centrum wielkiego, nieznanego mu miasta. Natychmiast poczuł coś, czego nie potrafił w żaden sposób opisać. Czuł nieprzenikniony chłód, ale nie z powodu wiejącego na wysokości porywistego wiatru, a jakby poza nim. Ten ziąb toczył się w nim i wychodził z jego wnętrza. Czujesz to? Zapytał tajemniczo Charles, uśmiechając się złowieszczo. Co ty mi zrobiłeś? Wykrzyczał spanikowany Paul. Zabiłem. Przytargałem tutaj, a potem wróciłem do tamtego momentu i powstrzymałem tamtego siebie przed zabiciem cię. Oznajmił spokojnie, jakby nie było to nic nadzwyczajnego. Wtedy Edward poczuł silne kłucie w okolicy serca. Podciągnął ubranie i zobaczył siny ślad, jakby po cignięciu noszem. Piętno. Naprawdę umarłem. Wyszeptał przerażony. Przyzwyczaiłbyś się, gdybyś miał czas. Oznajmił z kamiennym wyrazem twarzy. To nic w porównaniu z karą, jaka mnie spotkała za to, że udało ci się uciec.
Gdy tylko to powiedział, odsłonił prawy bok, pokazując okropny ślad, wyglądający jakby coś o ogromnej paszczy pełnej wielkich, ostrych kłów go ugryzło aż do samych kości. Pozostawiło po sobie czarny, martwy, przegniły ślad, z którego wychodziły przeróżne robaki, ucztujące w zgliszczach tego, co było kiedyś jego skórą. Ugryzienie istoty, wyjaśnił bez emocji, widząc obrzydzenie i przerażenie malujące się na twarzy Pola. On sam by nie zniżył się do tak niskiego poziomu, jak kontakt z tak miernymi formami życia, wycecił, ale jego potwory już nie mają z tym problemu. Jezu, tylko tyle udało się wydobyć Edwardowi z gardła. To nic w porównaniu z tym, jak skończyli Hutchinson i Orn. Ich wrzaski umierania w mękach były takie piękne. Brakowało mi tego. Powiedział, wymownie patrząc na mężczyznę z sadystycznym uśmiechem. Zaraz potem rzucił się na niego, dociskając do ziemi, łapiąc rękami za gardło. Paul z każdą sekundą czuł, traci resztki powietrza, a Ward zbliża się do jego szyi zębami. Walczył, starając się wyrwać, ale napastnik był dużo silniejszy. Już chciał się poddać, pozwolić Charlesowi dopełnić jego los, lecz wtedy pomyślał, że może coś zrobić. Coś, czego będzie żałował, ale było to jedyną szansą na przeżycie. Oktrot Aifgebl Fjotsotot Nga. Wyrzucił z siebie na jednym ostatnim tchnieniu i od razu poczuł, że odpływa, ale w tym samym momencie Charles Ward odskoczył od niego jak oparzony i zaczął wydawać z siebie agonalne krzyki. Bił się przy tym szaleńczo na podłodze, jakby coś go opętało. Paul szybko oprzytomniał i pozbierał się z ziemi. Widział, jak z oczu, nosa, ust i uszu Charlesa zaczęła wyciekać krew i widok ten w pierwszej chwili go obrzydził, lecz zaraz potem poczuł pieczenie na języku, jakby nigdy nie pił wody. Nagle poczuł pragnienie za te wszystkie lata. Jednocześnie do głowy weszła mu pewna obrzydliwa, wręcz potworna i bluźnierczo dzika myśl, której przez moment się opierał. Wreszcie jednak nie dał rady. Poddał się instynktowi i rzucił się zębami do szyi bezbronnego, cierpiącego Warta. Ten był przez chwilę przerażony, ale szybko przestał i padł martwy w bezruchu. Cały zakrwawiony Paul siedział nad nim dłuższą chwilę. Dopiero do niego dochodziło, co właśnie zrobił, lecz nim zdążył się otrząsnąć, poczuł czyjś wzrok na sobie. Przestraszony rozejrzał się wokół, ale nikogo nie zobaczył. Wtedy popatrzył w górę. Pomiędzy czarnymi chmurami dostrzegł niewyraźny kształt. Kształt, który jak dobrze wiedział, będzie go prześladować do końca jego życia, nawet jeśli to będzie trwać kilkaset lat. To wyglądało tak majestatycznie. Budziło podziw, ale i trwogę. Wśród zwykłych śmiertelników najpewniej powodowałoby najgorsze możliwe choroby psychiczne i doszczętne szaleństwo. Jednak Paul nie chciał się lękać. Stanął i patrzył się w ogromną masę o nieokreślonym kształcie, dopóki on nie zniknął. Wtedy zrozumiał, co będzie musiał robić i uśmiechnął się. W końcu krew była taka smaczna. Autor opowiadania Kacper Badiura. Czytam Kwadrates. Osoby wspierające powstawanie nowych treści to Kalusia, Syrenka Ladacznica, Brutal Drop, Jojo Moto, Sebastian Król, Gregorikos, Laki Gusi, Roxana Dąbrowska, Mateusz Z, Reker.pl, Fra Martin, Wiktor Walczak, Bartosz Chwalisz, Gons, Ryu.pl, Mariusz Śnieżko, Bartek Koziara, Michał Paszkiewicz, Jan Bartol, Ewa Obersik, Nadziejka Górska, Invertain oraz Flejzu Filip. Do usłyszenia.